Julia Wróblewska, 21L, była ostatnio gościem w Dzień Dobry TVN, w którym razem z Dorotą Williams i Iwoną Guzowską opowiadała o tym, jak kobiety kibicują piłkarzom. Krótko po programie w sieci pojawiło się niemałe poruszenie powodem, którego były siniaki na nogach młodej gwiazdy. Wróblewska postanowiła odnieść się do powstających już plotek na ten temat i wyjaśniła internautom, skąd te liczne obrażenia. Julia Wrublewska należy do gwiazd młodego pokolenia, które chętnie pokazują się na ważnych wydarzeniach. Aktorka jest również aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych i udziela licznych wywiadów. Reklama ostatnio pojawiła się na kanapie jednego z programów śniadaniowych, Dzień Dobry TVN. Gwiazda opowiadała tam o tym, jak kobiety kibicują piłkarzom. Jednak niewypowiedź młodej aktorki wzbudziła największe zamieszanie w sieci, a jej nogi. Na nagraniach oraz zdjęciach Wróblewskiej widać na nich wiele siniaków. Czy gwiazda zmaga się z jakimiś problemami? Na komentarze dotyczące nóg aktorki nie trzeba było długo czekać. Krótko, po programie w sieci rozpętała się burza, podczas której głos postanowiła zabrać sama Wróblewska. Ponieważ rozpisywano się na temat podejrzanych siniaków aktorki i tego, jak powstały, młoda gwiazda chciała zapobiec powstawaniu nowych plotek. Na swoim profilu na Instagramie dodała relację, w której jasno wytłumaczyła skąd obrażenia na nogach, kochani siniaki na nogach mam od dawna. Mam bardzo delikatną skórę i szybko się robią, a długo znikają. Nie chcę nakładać na nie za każdym razem tony tapety. Taka już ich uroda nie chcę tego zasłaniać, chociaż staram się to mimo wszystko leczyć. W kolejnych insta story wróblewska dodała: Wiem, że wielu z Was ma także wrażliwą skórę i często słyszy pobilicie. Czy jak znak zapytania apostrowy wyszłam dziś naturalnie bez rajstop, bez korektora i tony make by to zakryć Nie jestem idealna. Nikt nie jest. Co myślicie o takim wytłumaczeniu? Zobacz więcej materiałów.